znajdujemy się w Alei Róż, sercu Nowej Huty. Trwa obecnie czwarty festiwal Zaklęte w Dyni, którego organizatorami są Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Zorganizowaliśmy w to piękne niedzielne dopołudnie dla mieszkańców mnóstwo atrakcji dyniowych, ponieważ Dynia jest bohaterem dzisiejszego dnia. Dynia uprawiana jest od lat w pobliskich nowochódzkich Branicach, a my postanowiliśmy spopularyzować ten temat zarówno pod kątem kulinarnym, jak i plastycznym, hodowlanym, na przeróżne sposoby. Dzisiaj można przekonać się o tym, że dynia jest warzywem ciekawym, zdrowym, kolorowym i bardzo wdzięcznym jako materiał plastyczny. Eksperyment z izolacją DNA z dyni. Używamy spirytusu, ewentualnie izopropanolu, płynu do mycia naczyń i czystej wody. Widzisz, to jest pyłek właśnie, zjadło. Zapiekanka z dyni, bardzo dobry smak, z kawałeczkami mięsa, cebulką. Co jeszcze tam, to już nie wiem, ale bardzo dobry smak. Uwaga, wielka tajemnica, zdradzam wam mój warsztat. No, jak to się nazywa? Bazgroły. Więc wy też tak potraficie. Możemy? Proszę bardzo, każdy bierze swoją kredkę. Każdy baz gra jak chce. Uwaga, 3-4 stop. Kredki w górę, przestajemy baz grać, bo widzę, że już niektórzy nie mają miejsca. Fantastycznie. Czekaj, tak. Kierunio, tak. Tu. Idzie teraz. Nie, tu. I tak. Ale fajnie, ja tego nie widziałam. Jak nikt nic nie widzi, to przestawcie kartkę do góry nogami i od razu coś zobaczycie. Mogę się założyć. A jak ktoś nic nie widzi, to się pyta kolegi i koleżanki. I weźcie teraz inny kolor kredki. To jest ważne. Może się tam chowa jakiś ludzik. Zaczynamy od takich rzeczy jak serca. Proszę bardzo, to jest jakiś smutny pan w okularach. Jak on się może nazywać? Tajemniczy mściciel. Niewiele jest rzeczy, które można robić po Akademii
sztuk pięknych, zarabiając właśnie na siebie i robiąc to, co się lubi. Jestem ilustratorką książek dla dzieci, głównie dla dzieci. Oprócz tego zajmuję się czasem grafiką projektową, głównie wydawniczą. Zaskakujące, bardzo miło zaskakujące są spotkania z dziećmi, warsztaty z dziećmi. Często jeżdżę na nie z moim bratem, który jest autorem książek dla dzieci. I jest coś wzruszającego w tym, że nagle wstaje siedmioletnie dziecko i cudownie recytuje jego wierszyk. I no, dla mnie to jest jakoś tak szczególnie, no nie chcę użyć słowa wzruszające, ale naprawdę zaskakujące, że gdzieś tam sobie siedzę i rysuję coś swojego, martwiąc się głównie o to, żeby zdążyć na czas przed wydaniem książki, a tu nagle rzeczywiście ktoś to jednak czyta i ktoś się przy tym dobrze bawi i mam nadzieję. I mamy tego przy okazji warsztatów i spotkań z dziećmi jakieś odzwierciedlenie.